Antychryst jest bez wątpienia jedną z najbardziej zagadkowych postaci Biblii, która wzbudza przerażenie. Istota ta, według chrześcijańskiej księgi, ma być bytem, który zstąpi na świat i zwiedzie wielu, udając dobroć i miłość. Niestety, jego jedynym celem będzie stworzenie na ziemi prawdziwego królestwa diabła, pełnego chaosu, nienawiści i zła. Ludzie już od lat próbują odgadnąć tożsamość bestii. Nazywano już antychrystem takie postacie jak Barack Obama, papież Franciszek, Hitler, a tymczasem jedna z tajemniczych ksiąg zdradza dokładnie, kim jest antychryst. Mowa o niezwykle cenionej księdze prawa, której historia powstania pełna jest dramatów, mroku i magii. Księga powstała dokładnie 8, 9 i 10 kwietnia 1904 roku w Kairze i została napisana przez Alastaira Crowleya, który należy z pewnością do najbardziej tajemniczych i dla wielu pewnie przerażających czarowników świata. Wszystko rozpoczęło się od żony Crowleya, Rose, której pewnego dnia mężczyzna chciał przedstawić twarzą w twarz, jak wyglądają legendarne duchy powietrza. Istoty te nie stawiły się na wezwanie. Zamiast tego Rose zapadła w dziwny rodzaj transu, który mężczyzna próbował przerwać swoją magią. Nie udało mu się to, jednak zdołał ustalić, że jakiś dziwny byt wstąpił w ciało Rose i ku jego własnemu zdumieniu okazał się nim Bóg Śmierci i Odrodzenia Ozyrys, który przekazał mu, że nadchodzi równonoc dla bogów. Co więcej, niedługo potem w domu Crowleya ukazała się zagadkowa istota, która określiła się jako Aivas i miała być posłańcem egipskich bóstw. To z jej pomocą czarownik stworzył księgę prawa, która przedstawiała rozdziały, których autorami są bogowie Nuit, z której wyłania się świat, Hadita, który przedstawia świadomość, i Rahur Nuit, który jest ich zjednoczeniem. Księga opisuje wielki kres monoteizmu i nadejście ery boga nieba Horusa, która sprawi, że każdy człowiek stanie się gwiazdą i będzie działał zgodnie ze swoją wolą. Co więcej, era ta zniszczy nasz poukładany świat, daleki od natury i hamujący nasze pragnienia, a także sprawi, że podziały na role męskie i żeńskie znikną i staniemy się androgeniczni, dzięki czemu będziemy mogli naprawdę odkryć swoją duszę i postępować w pełni zgodnie z nią. Według księgi Crowley miał wtedy stać się bestią 666, antychrystem, czyli istotą, która miała przynieść koniec chrześcijaństwa i zmienić świat na wieki. O czym świadczył fragment, księga ta będzie przekładana na wszelkie języki, jednak zawsze z oryginałem w piśmie bestii, gdyż w przypadkowym wymiarze liter, wszelkiej ich naturalności ukryte są zagadki, których sama bestia nie potrafi przeniknąć. Ostatecznie książki czarownika, jak i jego niezwykłe magiczne nauki obdarowały powołaniem wielu przyszłych magów, więc z pewnością w dużym stopniu Crowley spełnił swoje przeznaczenie jako przeciwnika chrześcijaństwa.